i pić jej nie powinniśmy, dlatego ja przechowuję w specjalnym zbiorniku do filtrów osmozy. I w momencie, jak odkręcam kranik, woda z tego zbiornika przechodzi przez specjalny mineralizator. I to już od nas zależy, bo tych mineralizatorów jest mnogo, dużo różnych rodzajów. Od nas jest zależne, jakie sobie... zrozumiał, bo wiesz, bo jak ja zrozumiem, to będę miał pewność, że widzowie też zrozumieją. Okay. Czyli tak, najpierw te cztery filtry, później idzie do zbiornika i później ze zbiornika idzie przez kolejne filtry, tak? Przez kolejne cztery filtry. A dlaczego tak zrobiłeś? Ja domyślam się, ale powiedz to głośno. Co jakiś czas po prostu się wywala, nie? Już widać, że się robią ładne, brudne, więc podejrzewam, że jeszcze jedno tankowanie i pójdą śmietnik. Węglowy zmieniłem właśnie ostatnio, więc jest jeszcze w miarę ładny, czysty. Dobra, czyli tu mamy duża przetwornica, wielka, ciężka. Okej, okay. I to jest przetwornica trzy ciągłe? Trzy ciągłe, sześć szczycie, nie? Teraz tak, gdyby to była przetwornica 24, to byłaby połowę mniejsza, tak, tak. Żeby nawet... Prawo drzewa, lewo drzewa, na wprost drzewa, a tam miałem konstrukcję i tą scenę. Okay. Poza tym tu mam fajnie, bo tu mam teraz garaż na rowery i na skuter mam pod ręką. Tak, zostawiliśmy, myślałem. Jeszcze jeden został. Witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i propagowaniem różnego rodzaju rozwiązań, które pozwolą Wam i nam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście zawsze w teorii wszystko jest możliwe, a w praktyce różnie to bywa. Kamil, jak tam dobrze mnie widać? Bardzo dobrze. Tak? Okej? Okay? Spoko. No to super. To już czujecie w takim razie, że jesteśmy jeszcze obok tutaj, proszę bardzo, z Kamilem. Cześć, Kamil. Cześć. Cześć. Bardzo miło jest mi Ciebie gościć. Teraz to ja goszczę Ciebie. A, no dobra, masz rację. Gościmy się nawzajem, bo dobra, ja goszczę u Ciebie na terenie, a Ty gościsz u mnie w domu. Dokładnie tak, jak mówisz. Na kawce. Tak, dlatego tak, jest mi niezmiernie miło, jeszcze raz się powtórzę, powiem, bardzo miło, że przyjąłeś zaproszenie i że przyjechałeś tutaj, tym bardziej, że sugerowałem od samego początku i mówiłem Ci, Kamil, drzwi do lasu są otwarte. Szeroko. Tylko trochę ciasno. No, nie do końca szeroko otworzyłeś. Tak, czepiasz się tych gałęzi, które gdzieś tam wisiały. One czepiały się mnie. Okej, no dobra. Moich lamp się czepiały. No tak. Dojechałeś, jesteś, super, tak. Fajnie. Bardzo fajnie, ponieważ też rozmawiając z Tobą powiedziałem, że Kamil, zabieraj ze sobą sprzęt. Z tego względu, że jeżeli będziesz chciał cokolwiek tutaj robić, to jest miejsce, jest przestrzeń. Nawet jakby trzeba było jakiejś pomocy takiej fachowca, stolarza, cieśli, to też mamy Rysia. Później się okazało, że Kamil mówi, nie, ja wszystko robię sam i tak jak umiem, tak jak potrafim, tak robim. Dokładnie tak. Ale to też miło. Ponieważ, uczę się, no. Tak jak sami widzicie, to jak na... amatora stolarza, to Ty całkiem jesteś dobry ten zawodnik, bo to całkiem fajnie wygląda. Teraz już nie jestem amatorem, teraz już jestem... zawodowcem. No. Ale spójrzcie na to, spójrzcie, jak on pięknie zrobił tutaj szafki. Zobaczcie, jest piękny taki, wiesz, sznurek wyłożony na tych wszystkich łączeniach, no bo one pracują, czyli tak i tak one by sobie tam pewnie tak, no delikatnie... Tak, no tu troszkę inaczej trzeba budować niż w domu, no bo to jednak w czasie jazdy gdzieś tam cała konstrukcja się autobusu wygina, przegina. Porusza. A włączyłbyś to światełko w środku? Bo nie wiem, czy będzie widać, ale powiem Wam, że no jest super. Tak? Widać? O, dobra. Widzicie? Super. I powiem Wam, że w nocy no jest no, petarda. W nocy na pewno lepiej. Tak. Już rozmawialiśmy o tym, że trzeba będzie zrobić materiał nocą, ale ja myślę, że to chyba trzeba będzie cały odcinek po prostu z Tobą skręcić i... Możemy. Dobrze. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć z Tobą wszystkie kwestie związane z wodą. Wodą... I jeśli starczy nam czasu, woda. To byśmy... Woda jest przeźroczysta, leci z kranu. Okej, dobra. No pokaż. Jak... No właśnie, żeby było... Dobra, masz wodę, jest okej, jest super i tak dalej. Ciepła, pijesz zimna. Tą wodę? Tej nie piję, w tej się kąpię, myję naczynia. Zresztą widzisz, znowu mnie nakryłeś bez przygotowania. Musisz się kiedyś zapowiedzieć, to posprzątam. Piję tą wodę, która leci stąd. Dobrze, to jest osmoza, tak? Tak, to jest osmoza. Czyli zdemineralizowana, wyjałowiona, wręcz powiedzmy woda taka, której się pić nie powinno. Tak, no osmoza ma za zadanie oczyścić ją w praktycznie no, w 99,9% i woda po filtracji przez osmozę jest, to jest czyste H2O. I czyste H2O nie przewodzi prądu, ta woda jest całkowicie jałowa i pić jej nie powinniśmy, dlatego ja przechowuję w specjalnym zbiorniku do filtrów osmozy.
I w momencie, jak odkręcam kranik, woda z tego zbiornika przechodzi przez specjalny mineralizator. I to już od nas zależy, bo tych mineralizatorów jest mnogo, dużo różnych rodzajów. Od nas jest zależne, jakie sobie po prostu wybierzemy, jakie tam potrzebujemy minerały i tak dalej. Kupiłem też urządzonko do mierzenia tej wody, no bo tankuję z różnych miejsc, więc w domu, jak macie taki filtr, no to wiecie na przykład, że co pół roku jest serwis potrzebny. A w momencie, jeżeli ja tankuję raz tu, no to ta woda jest w różnym stopniu brudna, dlatego sobie mierzę co jakiś czas wodę i patrzę, czy już trzeba te filtry serwisować. Bo filtry te wstępne w osmozie są 3 sztuki, je się tam powinno wymieniać co pół roku. Mineralizator teoretycznie starczy na rok, a sam wkład, sama membrana osmotyczna ponoć na 5 lat. Czy to wymaga dużo prądu z tego względu, że my bawimy się w off-grid? Znaczy nie bawimy się, wiesz, żyjemy w off-gridzie totalnie, 100%, w związku z tym zwracamy uwagę i choćbyśmy mieli nawet duży magazyn energii, no to i tak w pewnym momencie dochodzimy do takiego momentu, który się nazywa zima i wszyscy mówią, a ty wycwaniaki, no nie akurat, a w zimie pokażcie, jak wy żyjecie, no to przewincie sobie filmy sprzed roku, 2, 3, 4 lat, sobie zimę zobaczcie, jak wygląda u nas w lesie. A jak u ciebie wygląda zima i kwestia właśnie wody? 2 zimy spędziłem już tutaj mieszkając na pełen etat i żyję. Jeżeli chodzi o wodę, ja ten filtr kupiłem jako typowo domowy, więc on jest normalnie pod gniazdko 230, z tym, że teraz będę go chciał przerobić, bo jak go rozebrałem, bo uczyłem się, jak te filtry są zbudowane. Przestałem korzystać z firmy, która mi go sprzedała, bo też troszkę mnie oszukali na gwarancji. I później musiałem płacić za coś, co teoretycznie było w zakresie gwarancji. Więc zobaczyłem, że sama pompa, która jest w środku w osmozie, cały system chodzi na 24V. Więc 24 to ja mam w instalacji autobusu. Więc będę musiał po prostu go tak rozmontować, żeby pominąć ten zasilacz 230 i podłączyć go pod 24. Ale 230 to on też tam bierze w granicach 60 W maksymalnie, więc nie jest to jakieś oszłamiające duże zużycie. Okej, i to jest tylko w czasie, kiedy uruchamiasz kran, tak? Jak gdyby to się jedno z drugim wiąże, czy nie? Czy jest tam nie, mam zbiornik, więc tak naprawdę mogę odłączyć, tu mam specjalny przełącznik do tej osmozy, bo jest osobna przetwornica do niej dana. Mhm. I w momencie, jeżeli na przykład nie włączę tej przetwornicy, no to spuszczę tyle wody, co jest w zbiorniku. Czyli te parę litrów ze zbiornika spuszczam, w momencie jak uruchomię włącznik, czyli włączę przetwornicę, ona po prostu zacznie pracować i zbiornik napełniać. Dobrze, czyli można to ustawić sobie w ten sposób, że robić to w ciągu dnia, a nawet w ekstremalnych przypadkach mógłbyś raz na 2 dni powiedzmy przefiltrować sobie. Tak, tylko że ja dużo zużywam tej wody, no tak ekspres chodzi też na tej wodzie, dzięki temu nie trzeba ekspresa odkamieniać, tak samo czajnik wygląda cały czas jak nowy, bo ta woda nie ma kamienia, nie ma nic, jest po prostu czyściutka, ładna, no i dużo jej piję, nie? Bardzo dużo jej piję, więc no codziennie sobie filtruję. Bo to też jest tak, że osmoza, jeżeli macie ją w domu, to ona bardzo dużo zużywa wody, bo ona znacznie więcej wody wywala w kanalizację, tak, niż idzie w zbiornik. Ja to mam zrobione tak po konsultacji z ludźmi, co się tym zajmują zawodowo, że odrzut, tak zwany odrzut, nie idzie, bo pierwotnie miałem tak, że to leciało po prostu pod kampera, a teraz mam zrobione tak, że ona wraca do zbiorników z wodą, bo ta woda może zostać nawet do 10 razy przefiltrowana, bo to nie odrzuca mega brudnej wody, tylko ona po prostu do płukania tej membrany, żeby przepychać tą wodę, rozdzielać powiedzmy wodę czystą od tej mniej czystej, to na to potrzebuje bardzo dużo wody i to jest tak zwany odrzut. I to w domu idzie do kanalizy i wtedy rachunki za wodę są dużo większe na pewno, jeżeli ktoś mieszka gdzieś tam powiedzmy w mieście, tak, no bo to wodomierz nabija i to idzie wszystko ładnie w ścieki, nie? Więc poruszyłeś bardzo ciekawą kwestię, ponieważ na naszym kanale, jeżeli widzowie pamiętają, to również był taki okres, w którym mieszkałem na wodzie i będąc na wodzie i mieszkając w domach, różnych domach na wodzie, i to trwało kilka miesięcy też w okresie takim zimowym, w związku z tym fajna przygoda, również był poruszany temat związany właśnie z filtracją wody i tam też były zastosowane filtry, gdzie w sumie mogę powiedzieć, to nie jest problem jakiś, gdzie firma La Mare poszukała sobie amerykańskiego producenta. Ja też mam amerykański. Tak? Amerykański system. Ale dokładnie. Nie chcę go reklamować, bo mówię, że firma mnie oszukała. Okej. Okay. I nie polecam tej firmy. No dobrze, w każdym razie tam chodziło o to, że oni znaleźli, i to był chyba jedyny z produktów, który znaleźli na rynku, który miał bardzo mało odpadu, ponieważ wiesz, o co chodzi, no tu jest prąd, tam również, bo te domy też również są projektowane pod kątem off-gridu, ale oprócz tego jeszcze szczególnie, no to jest takie dziwne, ale na wodzie liczy się wodę, wiesz, o co chodzi, no nie, że
To takie dziwne i śmieszne trochę by się wydawało, ale z drugiej strony, jak się nad tym zastanowisz, to ma to sens, tak? No, czyli skoro masz zbiorniki na czystą wodę, no to już sama nazwa wskazuje na to, że każdy odpad tej wody jest, no, na to trzeba zwrócić uwagę. No tak, dlatego mam właśnie to zrobione na zasadzie, że mi to wraca do siebie. I może, i to jak gdyby było tak. Ja też nie mam szansy, żeby to się kumulowało, no bo też kąpię się, myję naczynia, więc tą wodę co tam parę dni do zbiornika dolewamy, więc ona jest wymieszana. Wybiórcze. Ja bym Cię poprosił, czy jest tutaj jakiś element taki tej filtracji, poza oczywiście tym kranem, czy coś takiego, który masz, ale tu, a nie pod spodem? Nie ma. Tu dochodzą tylko przewody, tak? Tak, no bo... Wiesz co? A możemy zerknąć do łazienki, bo nie wszyscy widzowie widzieli cały odcinek. My tylko pokażemy, jak gdyby, co, gdzie tam dalej z tą wodą się dzieje, bo Ty korzystasz tutaj, ale oprócz tego jeszcze fajnie by było... Osmozy nie ma, co prawda. Ale... Nie ma. Osmozy nie ma, tak, ale tak, jest kran. Ale... Dokładnie, nie, no bo to już jest jak gdyby nie wymaga tego wszystkiego. Ale teraz pytanie jest takie. Jeżeli ktoś z Was chciałby coś więcej, no to zachęcamy, bo jest odcinek, w którym Ty omawiasz i pokazujesz, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda, czy prysznic, no czy cokolwiek, to jest trochę więcej informacji, tak, na ten jest temat. Jest też deszczownica, za drzwiami jest deszczownica, więc można się kąpać fajnie. Albo słuchawką, albo deszczownicą, jak to woli. Fajny pomysł z wykorzystaniem tych drzwi. Trzy razy polakierowałeś, sprawa załatwiona. Tak, lakier do jachtów, jak tu już mówimy o mieszkaniu na wodzie. Okej, dobra. Spoko. Także jakby była taka możliwość, to fajnie by było, gdybyś nam pokazał te filtry, wiesz? Bo ja bym przeszedłbym z takiego trybu jałowego. To ja mówiłem w końcu, zapowiedz się, że przyjdziesz. Nie, będę mógł się przygotować. Ja wiem, ale to jest jak z malowaniem trawy. I w ten sposób będę mógł je pokazać, bo tak jest tam bałagan. Ale wiesz co, mi się wydaje, że tam tak trochę przez rękę jakoś tam chyba zerkniemy, co? Czy nie? Poradzimy. Możemy, sobie. Dobra, czekaj. Nie mam nic do ukrycia, no. Nie, no dobra, to co, lecimy? Ja już wskoczyłem w buty. Jakie mam pająka ładnego. Pająki mnie bardzo lubią. Tak? W sypialni mam takiego pająka, przy drzwiach mam takiego pająka i tu na dworze też mieszka taki pająk. No tak. My jesteśmy w lesie, jakby. Więc co? Tak fajnie. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego są pająki. No dobrze, to w takim razie tak. Widzę tak, po pierwsze, już tu jakieś ocieplenia, tak? Tak, no to... Podstawowe takie. Dobrze, mamy. Tu podłączamy wodę. Ale to jest czerpnia, szlafę, tak zwana? Tak, tu podłączamy wodę. Tak. Teraz jest zaślepiona. To jest ten wstępny filtr, on wyłapuje wszystki taki syf podstawowy, nie? I go możemy przepłukać. Czyli jak odkręcamy taki to zawór, to o, widzisz, teraz schodzi woda? No. Tak. I przepłukuje, nie? Więc ja zaczynam zawsze od tego, żeby przepłukać po prostu. Czyli te osady takie zrzucić, tak? No to tak? Wstępne, co jakiś czas go wyciągam, po prostu czyszczę, później go wyparzam. Tu jest sznurek. Moment, wyparzam. To znaczy, że ta część jest rozbierana, tak, można się odkręcić. Tak, się rozbiera, normalnie w środku czyszczę. Później po prostu go ładnie wyczyszczę mechanicznie pod bieżącą wodą. I później gorącą wodą przeleję. I tyle. Nie? To się nazywa wstępna filtracja mechaniczna, po to, żeby oddzielić jakieś odrobiny piasku, jakieś pyłki. Czyli ten taki największy syf, który, żeby po prostu, żeby nie zawalać innych filtrów. No bo to dobrze. Jest po prostu wielokrotnego użytku, to można tam myć. Myć, czyścić. I tak dalej. No. No bo wiadomo, tu jest sznurek, później jest pianka. Później jest węgiel aktywny, no to są filtry, które no co jakiś czas po prostu się wywala, nie? Już widać, że się robią ładne, brudne, więc podejrzewam, że jeszcze jedno tankowanie i pójdą w śmietnik. Węglowy zmieniłem właśnie ostatnio, więc jest jeszcze w miarę ładny, czysty. Dobra, czyli tu mamy tak, tu jest sznurek, tak. Tu jest pianka. Czy ty kojarzysz, jakie mikrony to już zaczyna przepuszczać? Nie, no. Nie pamiętasz? Aż tak się nie znam. No dobra. No i przez te cztery filtry. A to u góry co to jest tutaj? No to system do poziomowania autobusu. Dobra, okej. Okay. To nic z wodą. Tak, nie z wodą. No chyba, żeby przechylił, no, był za bardzo i to wtedy nie złapał wody, ale już nie przesadzamy. Nie, no i przez te filtry 4 idzie do zbiornika. Są dwa zbiorniki po 300 litrów każdy. Poczekaj moment. Dobra, czyli mamy tak. Ten fajny, bo to myślę, że każdy jakby sobie kupił, to jest zero kasowy obsługowy, no bo wyciągasz, tak. Czyścić. I nawet każdy by miał taką pewność, nawet jakby się u siebie w domu założył. Chociaż nie, w domu to raczej... W domu nie, no... Chyba, że macie jakiś własny odwier, gdzie też czasem się woda robi mętna, czy jakiś tam się piasek zrusza, czy coś. To studnie musiałaby być i to jeszcze jakaś jeżeli, płytka. No, tak w domu to chyba nie ma sensu. Dobrze. To ja z racji tego, że tankuję z różnych miejsc, no to... Mamy tu sznurka, mamy tu piankę i mamy węgiel. No tak. Dobrze. Czyli myślę, że każdy raczej powinien to zrozumieć. Ale tak. Co tam dalej, bo ja widzę, że tam masz kolejne filtry. I co możesz o nich powiedzieć? Co mogę o nich powiedzieć? No tak. To tam jest taki filtr, bo nie pamiętam, bo niedawno go montowałem. Dobrze. Ale on jakiś, też jakiś taki był inny. Później jest jakiś odżelażniacz, jest też węgiel i później jest jakiś też jakiś taki inny. Ale one są już pod kątem tej osmozy odwróconej, tak? Nie. To nadal jest przez kwestia... te cztery filtry, co pokazałeś na początku, tak. Idzie do dwóch zbiorników po 300 litrów każdy, czyli 600 litrów. Później jest pompa. Przy pompce jest taki tam filterek,
taka siateczka. Później idzie do tego. Tak. Później przez te trzy przechodzi. Tak. I idzie na dom i na osmozę. Osmoza ma też jeszcze swoje trzy wstępne. Poczekaj moment, żebym zrozumiał, bo wiesz, bo jak ja zrozumiem, to będę miał pewność, że widzowie też zrozumieją. Okay. Czyli tak, najpierw te cztery filtry, później idzie do zbiornika i później ze zbiornika idzie przez kolejne filtry, tak? Przez kolejne cztery filtry. A dlaczego tak zrobiłeś? Ja domyślam się, ale powiedz to głośno. No, żeby oczyszczać ją, no bo... Żeby pomimo tego, że już niby jest w zbiorniku czysta, to tak naprawdę osady się i tak po pół roku, po roku się zawsze coś zrobi. Oczywiście, że tak. Dlatego warto to mieć, żeby mieć jak najczystszą możliwą, nie? Czyli drugi raz idzie przez kolejne filtry. Tak, ale to już trochę są inne, nie? Mówisz, odżelaźniacz jest, jest jakiś tam też węgiel i dwa jakieś, nie pamiętam, jakieś ostatnio kupiłem takie dziwne. Musiałbym zacząć historię zakupów. Czujesz różnicę, czy nie? Czy to jest tak, że nie wyczuwasz tej różnicy? Co? Nie czuję żadnej różnicy. Nie, po prostu... Żadnej różnicy nie czujesz się pewniejszy. Ale ja mówię, tej wody nie piję, nie robię z niej kawy, bo to robię wszystko z osmoza. A osmoza, czy masz te filtry wstępne, czy nie, no to osmoza i tak wszystko przeczyści, nie? No tylko tak. Dzięki temu, że tu już jest tych 8 filtrów przed osmozą, no to ta osmoza będzie też dłużej żyła. Czyli no, serwis, łudzę się, że serwis będzie po prostu trzeba robić rzadziej. Czy tutaj ta konstrukcja, która tu jest, to jest świeża, wyspawana? Bo ja widzę, że to tak... Nie, no... nie, to jest konstrukcja autobusu, której no, nie ruszam, no bo to... Producent tak to wyliczył, to mi przeszkadza bardzo, no ale no, to jest z jakiegoś powodu tak wyspawane, więc... Ale to dosyć świeżo wygląda, tak to nie wygląda jakaś taka, wiesz, żeby była... Bo jest bardzo dobrze zabezpieczony antykorozyjnie, tylko wiadomo tam dół, gdzie jest pod kulę i tak dalej, albo tam, gdzie on był, miał delikatną stuczkę kiedyś, ktoś mi właściciel mówił, no to tam jest, no wiadomo, już robione, robione przez fachowców. No to tam już po prostu trochę zarobiła. Dobrze. Nie? Teraz tak, biorąc pod uwagę, że ja Ciebie słyszę, to znaczy o ile mikrofony nam dobrze działają, to będę słyszał. Czy tam na dole są zbiorniki, jakbyś przyświecił, te niebieskie jak gdyby i one są włożone z drugiej strony, tak? Dobrze? Nie, składałem ją przez te drzwi, w których stoisz. I tam na, tamten, co teraz świecę... Poczekaj, jak wkładałeś przez te drzwi, a jak... No, aha, bo półki nie było. Dobra, nie było półki i wtedy założyłeś. Tak. Ten, co teraz świecę, to jest szara woda. Tak. To jest 300 litrów. Okay. Ten, co teraz świecę, to jest 300 litrów czysta woda. Tak. I tam na górze go nie zobaczysz, tam za tą płytą, tak, za tym wężem, tam jest też 300 litrów na czystą wodę. Czyli łącznie czystej masz 600. Tak. I na 600. Szarą mam 300. Szarą 300. Tak. Dobrze. A pytanie mam takie, czy do tamtego drugiego zbiornika jest klapa włazowa z tamtej strony? Nie, jest z góry, jest tam możliwość. Już je czyściłem raz, jeżeli o to pytasz. Okay. Więc jest dosyć utrudniony, no ale jest oczywiście możliwość wejścia. Dobrze, czyli jest możliwość. Tak, tak. No, klapa musi być rewizyjna, żeby je tam skontrolować, umyć, przeczyścić. Co miałeś? Jaki był tu największy problem w kwestii jak gdyby zrobienia instalacji wodnej? Bo wiesz, o co chodzi, bo to jest tak, że... Słuchaj, no nie oszukujmy się. Miejsca masz pod spodem. Tak, będą, bardzo dużo. Tak, i będą też zmiany. To już tak jest druga wersja zbiorników, bo pierwotnie były Mausery. I na czystą, i na szarą. Tylko z Mauserem miałem ten problem, że kupiłem specjalną przejściówkę do Mausera na pół cala. I zatankowałem prawie całego Mausera wodą i ta przejściówka strzeliła. Co równało się z powodzią, zalaniem całej piwnicy. I stwierdziłem, że drugi raz takiego czegoś nie chcę przeżywać. I stąd decyzja, żeby Mausery wywalić i wstawić tego typu zbiorniki. Teraz widzę, że to też nie do końca było rozsądne i już namierzyłem, na zimę tego już nie będę robił, bo już zaraz zima za pasem, ale na wiosnę będę chciał wywalić to i zrobić 950 litrów na wodę czystą, no i 300 zostawić na wodę szarą, albo 600 na szarą, zobaczymy jak tam wyjdzie, nie? Ale będę ale chciał jeden wielki zbiornik 950 na czystą. Na innych zbiornikach? Tak, 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 już znalazłem fajną firmę, która mi zrobi tak jak ja chcę, wyjścia tam gdzie ja chcę i to wszystko zrobione już będzie na porządnie. Dobrze. Czy gdzieś jest coś takiego, o, to co to jest, szara woda? Tak, tutaj? Tu jest możliwość spuszczenia szarej wody. Aha, no dobra. Czyli tak wygląda dosyć tak... Możesz powiem, podłączyć że... wąż po prostu, gdzie potrzebujesz, jak długi i... Do jakiegoś zrzutu, szamba, tak, czy no gdziekolwiek i tak dalej. Chociaż są punkty serwisowe dla autobusów, co? No bardzo mało, są, ale to mogę wypompować tak naprawdę wszędzie, gdzie jest możliwość spuszczenia ścieków. Do szamba, powiedzmy. Albo nawet do czyszczalni ścieku można jechać. Można. Dobrze. Teraz tak. Kolejna rzecz, czy jeszcze jest gdzieś, a punkt czerpania wody też jest, z tej strony, pokazywaliście na samym początku. To jest jeden. Dobrze, i zrzut też jeden. Zrzuty są dwa. Jeden jest bezpośrednio pod spodem kampera, właśnie jak takie na te najazdy typowo autobusowe, to jest centralnie pod, na środku kampera jeden zrzut, a drugi jest tutaj taki bardziej wygodny na jakiś właśnie, gdzieś goszcząc u kogoś. Dlaczego się przestawiłeś? Bo przed chwilą jeszcze inny ten odcinek robiliśmy wcześniejszy, byłeś obok naszego namiotu i sceny. No po pierwsze ta konstrukcja,
to mi tak... Tu mam ładniejsze widoki, bo tu mam prawo drzewa, lewo drzewa, na wprost drzewa, a tam miałem konstrukcję i tą scenę. Okay. Poza tym tu mam fajnie, bo tu mam teraz garaż na rowery i na skuter mam pod ręką. Tak zostawiliśmy. Musiałem. Jeszcze jeden został do zdemontowania przed zimą. Jeszcze jeden namiot taki targowy. Tak, został. Jeszcze go chwilę wykorzystam, bo to jest fajne. No, nie muszę rowerów montować tam do siebie, ich zakrywać. Bo jest pod dachem. Tak, stoją sobie pod dachem. No i tu jest fajnie, no. Tu też nikomu już nie będę przeszkadzał. Jeszcze zrobiłem przejazd, żeby będą mogli mnie minąć. Aha, no tak, faktycznie. A poza tym tu mam też większą swobodę. Jak na to, że jesteśmy w lesie, no powiedz, że nie jest aż tak źle z tą drogą tutaj u nas, co? Jest fatalnie. O Jezus Maria. Nie, no nie jest źle, no tu wjechałem. Już dalej się bałem, bo już tam robi się miękko, nie? Aha. Więc no widać zresztą, że tu już się odznaczają moje koła. No tak, faktycznie. Tu już się koła moje bardziej odznaczają. My tutaj już od ładnych paru lat ujeżdżamy tą drogę sobie. Tak. No ale skoro jednak wjechałeś, ja ci powiem tak, że w miejscu, w którym ty stoisz, ale autentycznie powiem ci, że dosłownie w tym samym miejscu 3,5-tonowy kamper się zakopał. Ale no. 7 lat temu czy 8. No właśnie. Wierzysz mi. No to mój ma jakieś 13 ton i się... Nie zakopał. Znaczy nie, zakopał się tam, ale też no, tam to nie się na zakopał, drodze. Tam się zakopał konkretnie. Mhm. Ale tu widać, że już się... Mhm. Że już się bardziej odznacza, nie? Bliźniaki się odbijają. Tu już się bardziej odznacza, więc tu już takie robi dosyć duże wyrwy, nie? Znaczy wyrwy, no, ślady. Więc jest miękawo. Tego mówię, tu się boję wjechać, bo tu znowu no tak. Wessa mnie. A tu przed chwilą właśnie rozbieraliśmy dosłownie, bo stał jeszcze jeden namiot, ale go rozebraliśmy, tak. Także mamy do sprzątania gdzieś tam folię i tyczki, słupki, wszystko, łączniki. Pytanie mam takie, jak już tak rozmawiamy... O tym kamperze trzeba odcinek zrobić. To tak? To jest ciekawy. Ale wiesz co, ja ci powiem, że ja ostatnio rozmawiałem z Tomkiem i ten, i jak gdyby jesteśmy ustawieni, żeby trochę porozmawiać właśnie o tym, bo on też ma mnóstwo bardzo ciekawych rozwiązań. No tak. Domyślasz się? Oczywiście. Bardzo fajne auto. Jak u ciebie jest z prądem? Bo ten temat tak nie do końca też poruszyliśmy. I warto by było wspomnieć, jak to tam u ciebie jest, jeśli chodzi o kwestie. Panele, raz, dwa, magazyn energii, wielkość, co masz, na czym pracujesz? Panele mam, magazyn energii mam. Super, dobrze. Panele masz? Jeszcze raz, ile tych było paneli? Panele mam 3 razy po 320, 2 razy 415 i będą jeszcze 2 po 415, bo leżą i czekają na montaż. One są na dachu. Gdyby ktoś z widzów chciał zobaczyć, jak u ciebie dach wygląda, to zapraszamy na film, gdzie jesteś na ikonce takiej na samym początku. Myślę, że każdy tak, to ogarni i znajdzie. Jeśli chodzi o kwestię właśnie tego prądu zaplecza pod spodem, bo myślę, że pewnie to jest w tym samym włazie, chyba z tego co widziałem. Tak, no ale to jest tam zawalone skrzynkami, więc tego no nie zobaczysz teraz. Nie zobaczymy, trzeba by dobra. To odkopać. No ale akumulatory są 4 po 144 amperogodziny każdy, to są baterie trakcyjne firmy SIAP, czyli z tą płytą pancerną. Tak, 12. Nie pytaj mnie teraz, dlaczego zrobiłem 12, a nie 24, bo sam nie wiem. Jakoś tak wyszło. Aha. Okay. Więc ja mam tu 24 tyle co ma autobus, 12 tyle co ma zabudowa domowa, no i to przetwarzam na 230, więc ja tutaj miałem później dużą zagwózdkę, jak z silnika w czasie jazdy ładować te akumulatory 12. I gdzie tam, normalnie 24 po prostu tak, na miękko. I mi tam jakieś dawali rady widzowie, ale to chyba czytałem, że to ludzie, którzy chyba nie do końca mają z prądem pojęcie. Ja to zrobiłem na zasadzie, że kupiłem przetwornicę z 24 na 230, czyli alternator dawał 24 do akumulatorów autobusu. Stamtąd robiłem przetwornicą z 24-230. Podłączałem normalnie taki prostownik 60-amperowy i z tych 230V, tym 60-amperowym ładowałem te 12. Więc po drodze prądu się gubiło ogrom na zmianę tych wszystkich napięć. Czy da się to jeszcze bardziej utrudnić? Nie wiem. Chyba na siłę jeszcze. Działało. Z 24 na siłę i wtedy może na 12. Tak, tak. O, to by szło też. Tak, no. To jeszcze by było lepiej. To by szło, no. Po drodze jeszcze można by 48 system wpiąć. Więc nie wiem, dlaczego zrobiłem takie różnice w tych napięciach. No ale to, no, może to się wydaje głupie, ale działało. Czyli to działało. No fakt, że to prądu bardzo dużo się gubiło, więc nie było to jakieś wydajne, ale działało. W tej chwili jest to zrobione tak, że silnik z 24 ładuje mi 12 przez Oriona Wiktronowskiego. No i to działa dosyć teraz już. Dobrze. Wiesz co, tyle wydajnie, na ile nie? Będzie można, powiedzmy, chociaż zerknąć, jak gdyby, żeby dać taki proof, że ty tam masz faktycznie no tu te masz, akumulatory. O, gniazdo 230 zewnętrzne. O, właśnie, no. Dobra. Tutaj mamy. Dobrze. No, brzydko pomalowane. Tu jest przyłącze takie typowo kamperowe. Aha, okej. Okay. Jakbyś był gdzieś na polu, tak, czy coś, no i testowaliśmy tą twoją skrzynkę, no to tu podłączyłem go, nie? Dobrze. A, tutaj jest inna klapa włazowa teraz, tak? Nie, to jest ta sama. No ta sama, no. Dobra. No i co zobaczysz? No, to tam, to co zobaczysz, no.
A, dobra, no wprost, bo masz... te drzwi w ogóle się nie otwierają, no tak? Nie. Nie, no jak, dobra, one są zamknięte, dobrze? I teraz tak, tam z tyłu mamy gniazdko, to gniazdko to ono jest po prostu gniazdko 230. To jest to gniazdko właśnie, co przychodzi z tej przetwornicy 24x230. Dobra, okej, okay. Dobra, dobra, rozumiem. To gniazdko akurat co tutaj jest, tam jest gniazdko tak? 230 z tej przetwornicy. No tu masz tego Oriona, czyli to co teraz świecę, to jest tak? To urządzenie, co z 24 robi 12. 12. Nie widać, że to takim grubym przewodem, mhm. 8 metrów taki przewód musiał iść z akumulatorów do akumulatorów. Tak. I to mi ostatnio wyładowało 120 amper, nie? Aha. Więc dosyć dużo. Mhm, tu jest duża przetwornica, wielka, ciężka. Okej, okay. I to jest przetwornica 3 ciągłej? 3 ciągłej, 6 szczycie, nie? Teraz tak, gdyby to była przetwornica 24, to byłaby połowę mniejsza, tak, tak żeby nawet ktoś mógł sobie uświadomić, tak? O co tu mhm. chodzi? Chodzi o to po prostu, że ten przelicznik tego prądu jest taki, że czym mniejszy prąd przetwarzamy na 200, tam te 30, mhm. no to po prostu potrzebujemy... No teraz tą tak. wiedzę już mam, jak zaczynałem budować... Potocznie, dwa razy tak. większą potrzebujemy tej przetwornicy. Teraz jakbym zaczął budować kampera, no na pewno by to szło w 24 albo nawet 48. A powiedz mi, nie brałeś pod uwagę w ogóle, żeby pominąć przetwornicę i... zapakować falownik? Gdzieś tam był na początku pomysł, ale umarł. Okej, okay, dobrze. I teraz tak, tam masz... Ja jestem zwolennikiem rozwiązań takich, że jak jeden podzespół padnie, to reszta działa. A falownik, jak ci jedną rzecz strzeli, mm-hmm. to nie zostajesz bez niczego. Dlatego ja mam tu, widzisz... A może tu masz trzy falowniki? Tak, tu masz wiktronowski regulator 30 amper, tam masz EPWR-a chyba, tak, 40 EPWR. amper. Tak? Tak, tu masz fajną kulę gaśniczą, ale to pokażemy i rozwiniemy może myśl, jak mm-hmm. rozpakujemy. Dlatego okay, ja widzę, mam cztery regulatory dobra, po to, że jak jeden strzeli, reszta będzie ładować. Dobrze, oj, sorki. To jest tak, że to jest akurat, można powiedzieć, czekaj moment, ja przetrę tutaj nam ten ekran, znaczy te kamerki. Wiesz co, powiem Ci tak, to ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o kwestię związaną z ładowaniem, bo faktycznie, tak jak mówisz, no co z tego, no możesz mieć cztery panele, ale jeżeli wszystko idzie przez jakiś jeden regulator ładowania napięcia, no to on przestaje działać i nic Ci nie tak. działa wtedy. A że to się zepsuje, to jest bardziej niż pewne. No prędzej czy później to się zepsuje. Dzisiaj ta elektronika jest robiona po to, że ma się psuć. No nie oszukujmy się, to nie jest sprzęt, który kiedyś produkowali, że telewizor czy pralka 20 lat chodziło bezproblemowo, mhm. później jakiś kondensatorek się wymieniło. Dzisiaj takie sprzęty są robione po to, żeby mają chwilę posłużyć i śmietnik. Mhm. A gdzieś będziesz w trasie, gdzieś będziesz, wiesz, no powiedzmy kawałek do cywilizacji miał i padnie Ci jeden duży regulator. Totalnie nie masz prądu. Dobrze. A tutaj jeden Ci padnie, masz trzy, które ładują. Ty jesteś przed eksploatacją Twojego domu na kołach, bo chciałbyś sobie ruszyć w podróż dłuższą. Tak. Nie tylko do lasu, nie tylko do dobrego projektu, ale gdzieś tam dalej chciałbyś się przejechać. No tak, tak. No dlatego na razie testuję. Wcześniej robiliśmy takie wyjazdy, bo jestem z Zielonej Góry, więc robiliśmy wokół Zielonej Góry takie wyjazdy po takich drogach, najgorszych z możliwych, żeby właśnie go wytrzepać, zobaczyć co pęknie, co trzeba poprawić, czy on będzie skrzypiał, czy nie będzie skrzypiał. Więc tam wyjeździliśmy trochę kilometrów na zasadzie, żeby go po prostu katować. A pierwsza większa trasa 400 km to była, żeby przyjechać do Ciebie. Więc był wytestowany w ciężkim terenie, po mega dziurach, po wałach przeciwpowodziowych, oczywiście tych udostępnionych do ruchu, żeby nie było, że łamiemy przepisy. Więc naprawdę nadwozie skręcaliśmy, wytrzepaliśmy, co się dało. No i zaliczył trasę 400 km. A pourywało się coś? Nie. Nie. I żeby było śmieszniej, to w środku nie piszczy. Czyli jak jedziesz, te drzewo, wszystko tak mówili, że to będzie piszczało niesamowicie. Raz czasem coś gdzieś tam skrzeczy, a najbardziej skrzeczy fotel kierowcy. Który oczywiście też trzeba będzie poprawić, no bo to jest najbardziej hałaśliwa rzecz w czasie jazdy. Silnika nie słychać, bo jest 12 metrów od kierownicy. Siedzę tu, silnik jest tam. Więc silnika praktycznie nie słychać w środku, jest naprawdę fajnie, komfortowo się jedzie. I mówię, przeszedł testy terenowe, przeszedł trasę 400 km, też bez problemu. Więc dojechał do Ciebie bez najmniejszych jakichś. Dobrze, tam wizja. Teraz tak, no bo wiadomo, że zawsze lepiej się mówi o czymś, co się zrobiło. Tak? No bo jedna z podstawowych zasad jest taka, że jak pokażesz, że coś zrobiłeś, no to wtedy jak zaczynasz o tym mówić, no to ktoś będzie to z ciekawości słuchał, no bo wie o tym, że ty to zrobiłeś i tu jest dowód przykładowo. Tak, tak no jak... ja też słucham, wolę ludzi, którzy są praktykami, a nie teoretykami, bo teoretyków, no zobacz w sekcjach komentarzy pod różnymi filmami w różnych kategoriach. No specjalistów w Polsce od wszystkiego mamy mnóstwo, tylko że to są specjaliści... Od dźwięku, od kręcenia materiału. Tak, to są specjaliści, którzy siedzą w fotelu, popijają piwo i nic w życiu więcej nie działają, tylko po prostu potrafią krytykować, wytykać Ci błędy. Ja zawsze szukam praktyków, czyli kogoś, kto coś zrobił i od niego się uczę. No. Zawsze mówiłem, jeżeli chcesz wejść na Mount Everest, nie pytasz pana Ziutka pod budką z piwem, jak to zrobić. Szukasz człowieka, który wszedł i zszedł z Mount Everestu.
i od niego czerpiesz wiedzę. Tak samo tutaj, no. Chciałem umieć spawać, kupiłem spawarkę, zacząłem uczyć się spawać, ale pytałem ludzi, którzy spawają na co dzień. Przyjechał kolega, sprawdził moje spawy, powiedział, co mam jeszcze poprawić i w ten sposób się uczę. Dlatego... No... Jaki masz plan? Bo wiem o tym, że chciałbyś jeszcze w tym roku sobie po prostu, no nie wiem, no być, robić, bo ty masz ileś rzeczy, całą listę masz rzeczy do zrobienia, tak? Jest. I z tego powodu, właśnie, co było dużym plusem w kwestii tego, jak przyjechałeś, to się okazało to, że bardzo ważne jest kwestia komfortu związanego z pracą, bo możesz rozpakować te wszystkie tutaj manele z tych boków, z jednej, z drugiej strony i możesz spokojnie sobie 1-2 dni robić i nie musisz się martwić. To jest fajne, no bo w miejscu bardziej publicznym bym tego nie mógł robić. Tutaj jestem 2 tygodnie u Ciebie i tu nie było nikogo obcego. Sami swoje, tylko, że tak powiem, przyszli. Ci ludzie, których Ty znałeś, no ja już też teraz znam, ale no żaden obcy tu się jeszcze nie pojawił. A w przypadku, jak na przykład byłem nad jeziorem, pojechałem sobie tam po prostu sam, nigdy nikogo wcześniej nie znałem, to tam poznałem fajnych ludzi, stworzyliśmy taką, można powiedzieć, szybką wioskę, ale obcych ludzi chcących zobaczyć kampera przychodziło naprawdę mnóstwo. To już było w pewnym momencie krępujące i przeszkadzające. No i wyobraźcie sobie, że te narzędzia są tu rozłożone. Ja sobie na chwilę wchodzę do kampera, coś tam porobić. No nikogo nie oceniam, nikogo nie sądzam, ale no znam realia, wiem, że część tych narzędzi by po prostu sobie... Odeszło. No dobrze, nie ma to znaczenia, co z tego, że ty nagrasz. Później a poza tym jeszcze też jest kwestia służb, które przyjadą. Bo będą sprawdzały po prostu. Tak, no bo na przykład w tym, akurat o tym jeziorku, o którym mówię teraz, co byłem, no to koleżanka Gosia tam właśnie też robiła delikatny remont swojego kampera i część rzeczy po prostu z tego kampera jej tam wyjęli i ktoś zawiadomił policję. Przyjechała policja po prostu, że robią śmietnik i tam spisali. Oni się zobowiązali oczywiście, że posprzątają, no ale po co ci kontakty ze służbami, po co się tłumaczyć. No tak. Bo więc... w ogóle to jest tak, że poza oczywiście tym, że my tutaj cały ten teren mamy omonitorowany, jak gdyby pozakładane kamery i tak dalej, no wiadomo, że tam... Ja jeszcze mam własny monitoring pełen, więc ja też widzę wszystko wkoło kampera, co się dzieje. No tak, dzieje. Ale co z tego, no plus nie? Twój monitoring, więc no... No jest jakieś tam bezpieczeństwo, no znaczy, trzeba zadbać o to. Tak, ja mówię, co z tego, bo nawet jeżeli przykładowo byłaby taka sytuacja, że coś tam przykładowo, nie wiem, załóżmy tam gdzieś, jak jesteś w jakimś tam miejscu typu w lesie nad jeziorem, tak, okazało się, że zostawiłeś wkrętarkę, ona zginęła, nawet widziałbyś, kto to ukradł, coś, ale no po co nam te atrakcje, tak, no, nikt tego wiadomo nie potrzebuje. To nie. Poza tym, że pewnie byśmy wrzucili takiego gościa zaraz do neta, byśmy... A no to my pewnie tak, ale no... Ale zaraz, widzicie, jak... Byśmy opublikowali jego wizerunek. Tak, no ale to też nic nie da. Ja nie, bym na początku, tak jak tam pamiętam, u kapitana przyczepy się pojawiłem, tak tam mówiłem, no to my chcieliśmy na szybko zbudować tylko łazienkę, kawałek sypialni, jechać i go kończyć całą budowę w trasie. No i teraz po prostu wiem, jaki to była... No to był głupi pomysł. To był głupi pomysł. Zrobiłem taki jeden wyjazd testowy nad Odrę właśnie i to był duży problem. Z tym, że no jednak w garażu, czy tak nawet jak tutaj, gdzie jest bezpiecznie, rozłożysz wszystko i się nie martwisz, nie myślisz o tym. Mhm. Tu można to też zostawić tutaj na noc, to się nic nie dzieje. No tak. A no w każdym miejscu publicznym, gdzie mają dostęp ludzie postronni, no niestety trzeba, raz, że trzeba trzymać duży porządek, no bo właśnie ktoś zawiadomi jakieś służby, a dwa, że no trzeba pilnować. No tak, no. Jestem pozytywnie nastawiony, więc ufam ludziom, ale no nieraz mi gdzieś tam coś zginęło, nieraz mi ktoś gdzieś tam oszukał, więc... Ale no cóż, są rzeczy, na które nie mam bezpośredniego też wpływu, więc się nie przejmuję. Pytanie w takim razie, jak już go zrobisz, bo wiem o tym, że najprawdopodobniej jest taki plan, że będziesz czekał przynajmniej gdzieś tam do wiosny, jesieni przyszłego roku. Wiosna, lato i najprawdopodobniej pewnie dopiero jesienią zaczniesz się zbierać stąd. Znaczy opuścić granicę Polski jest plan, żeby to zrobić na przyszłą jesień, bo teraz... No na wariata znowu nie chcę nic robić, jest troszkę poprawek, parę rzeczy mi wpadło innych do głowy, żeby zrobić inaczej. No i przezimować tutaj w Polsce. Oczywiście gdzieś tam pojeździć sobie. W którą stronę chcesz ruszyć najpierw? Jeszcze nie wiem. Bałkany? Znaczy, no, znaczy pytasz o tą podróż? Tak, tak, no to tak, to dalej jest to, żeby na Bałkany. A później? Wschód. I później jechać w stronę Indii, gdzie się tam da. No, no pewnie, bardzo dobrze. Gdzie super. Nas puszczą, gdzie nas nie puszczą. Super, super. Tym bardziej, że twój akurat autobus, autokar idealnie się do tego nadaje, bo można go śrubokrętem, gwoździem, młotkiem tak, naprawić. On jest serwisowalny w każdym zakątku świata. Każdy mechanik tam, gdzie jeździ jakikolwiek samochód, to tam go wyserwisują. Z każdą podstawowa wiedza mechaniczna wystarczy. Dostęp do części jesteś na całym świecie bezproblemowy. Więc to jest idealny wóz na to, żeby jechać właśnie gdzie się chce.
I nie martwić się serwisem. Czy jakieś rady, jeżeli ktoś chciałby podążyć Twoimi śladami, krokami, no to... To ja nie róbcie tego. Nie mówię o tym, że Twoimi krokami, śladami, że ma przyjechać do nas do dobrego projektu, ale oczywiście też wiadomo, że zapraszamy, tym bardziej, że w przyszłym roku, w czerwcu, również planujemy, będziemy robili drugą edycję targów Off-Grid. No i dlatego właśnie, dlatego właśnie zostaję jeszcze w Polsce, bo tak już właśnie chciałem jechać, ale no... Ty mnie tu trzymasz? Nie. No, myślę, że będę. Tak? Super, myślę, fajnie, że będę. Jeżeli droga będzie uprzątnięta, umożliwiająca wjazd bez łamania lamp, to dojadę. Super, fajnie. To oczywiście zapraszamy. Jeśli chodzi o kwestię, że naprawdę odradzasz? Nie, no już przestań. Nie, żartuję. No, to fajna przygoda. Bardzo fajna przygoda. Mi się to bardzo podobało. Nie miałem ani jednego dnia zwątpienia, czy to jest słuszna droga. Miałem kilka dni po prostu zmęczenia gdzieś tam fizycznego, ale ani razu nie pomyślałem, kurczę, po co to robiłem. To takiego dnia nie miałem ani jednego. Jeżeli ktoś chce, ma jakiś chęć nauki przede wszystkim, chęć nauki, nie boi się wyzwań, no to jak najbardziej, bardzo, mówię, fantastyczna przygoda. Jest też teraz grupa wsparcia na platformie Discord, prowadzę grupę. Jest tam fajna społeczność ludzi, którzy budują takie. Teraz 46 osób, jest tego około 40, już ma kupione autobusy, są w trakcie przeróbki, więc potężna baza wiedzy, czyli dużo błędów, które ja popełniłem, idzie uniknąć, bo tam każdy z kolegów coś próbował, wiemy co wyjdzie, co nie wyjdzie, na co warto poświęcić czas, a co po prostu sobie darować. Dzięki temu oszczędzicie czas i pieniądze, ucząc się na naszym doświadczeniu. Bardzo Wam dziękuję. Oczywiście dziękuję również tutaj Tobie, Kamil, że przyjeźdź, po pierwsze zaproszenie, że przyjechałeś, że jesteś razem z nami i że Ci się podoba. A tutaj, fajnie jest też tutaj działamy, żeby nie było, że ja tu przyjechałem robić swojego, bo ja tu więcej robię na razie w dobrym projekcie niż u siebie. Tak, zgadza się. Tak jak Kamil powiedział, oczywiście też również tutaj na łamach kanału Dobry Projekt, bardzo Ci dziękuję za pomoc, bo okazało się, że Kamil tu przyjechał i zmotywował mnie do działania, dołożył od siebie trochę tutaj tej energii pozytywnej, plus dołożył ręce, dwie ręce. O właśnie, może jeżeli ktoś z Was jest również osobą, która jest vanliferem, jeździ, podróżuje... Przyjeżdżajcie. To wpadajcie, słuchajcie, mamy fajny okres w tej chwili. Mamy ognisko, mamy saunę. Tak. Musimy tam parę rzeczy popoprawiać, jakbyście... Aha, bo nie przyjadą. Mamy prysznicę, mamy saunę, mamy fajne ognisko, super towarzystwo, piękne tereny wkoło i niedaleko są super dobra knajpa. Całkiem serio mówimy Wam, że gdybyście mieli ochotę do nas się kamper tutaj przyłączyć... Kamper, przyczepa, domek na kołach, może być autobus, jakoś popilotujemy, żeby dojechał. Nawet z namiotem. Jeszcze jest taki okres. Dla tych survivalowców to już w ogóle, tak, to nie jest żaden problem. Kolejna rzecz jest taka... Ja tu jeszcze chwilę będę, więc możecie przyjechać specjalnie dla mnie. Do Marcina nie, ale do mnie. Dobrze, zapraszam w takim razie. Kolejna rzecz jest taka, jeśli będziecie i będziecie mieli ochotę, żeby nam też coś pomóc, tak? Znaczy mi, jak gdyby tutaj szczególnie, bo naprawdę mamy tyle, tak? To możecie na 2 lata przyjechać. Tu jest tyle roboty. Dokładnie. To w takim razie fajnie by było. A jak udało nam się tutaj już to przetestować, to naprawdę nie trzeba sobie rąk wyrywać, żeby coś chociaż troszeczkę codziennie coś porobić, nie, popracować i udaje się jak gdyby przekładać kolejne etapy pracy i tak, iść do codziennie, przodu. Codziennie troszeczkę i jest dużo. Trzymajcie się, łapki w górę, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i wysyłajcie znajomych. Może też ich zainspirujecie do tego, żeby sobie również... A jeszcze taki... jak chcecie, to zadawajcie pod tym filmem w komentarzach pytania do mnie dotyczące zrobimy projektu. Zrobimy Q&A, o może i wtedy, takiego. Bo już w poprzednim filmie parę pytań się pojawiło. Tu napiszecie kilka pytań, no to sobie później to usiądziemy, ładnie nagramy, odpowiem na wszystkie pytania. Cześć. Hej.